Zdobądź źródło mocy. Później rozdamy. Co mnie atakuje? Atakują mnie krabo coś tam. Może od razu przywalimy z grubej rury. O Jezus, 100 MP aż zżera. Nie, dobra. Easy. Aż tak grubej rury nie chcę. Chyba, że train akładem 34. Dobra, trainem uderzymy. To powinno spokojnie mu przyłożyć. Cieszę się, że Barret śnął w tej umiejętności. No widzicie. Bardzo dużo mu to zabiera. No przydałaby się też jakaś możliwość użycia namiotu. To bym od razu odnowił całą manę. Świetnie, levele. Szałamiacz. Prawie 50 tysięcy kasiory, nieźle. Może od razu użyjemy też małych potionów, czyli dużych napojów do uleczenia naszej drużyny. Świetnie. I tak nie korzystamy z nich w walce w ogóle, one się nadają tylko teraz do leczenia. Takiego sporadycznego. Pomiędzy walkami. Za mało leczą po prostu, one chyba tam leczą po 500. U, i właśnie wyszliśmy już na tą część północnej wyspy, gdzie zwiedzimy parę lokacji dość ciekawych. Lubię tą część kampanii. Musimy się udać do miasta, które się nazywa Lodowa Wioska. Pasuje nawet nazwa do obszaru, prawda? Czyli Ice Village. Widzę, że pewnie będą świetnie działać wszystkie czary oparte na ogniu. Może Ifrita się przywróci do służby za chwilę. Widzę, że potwory są bardzo słabe tutaj. Padają na jeden cios. To dobrze. Znaczy, że moje postaci są w miarę wytrenowane. Świetnie. W ogóle nie miałem jakichś specjalnie problemów ani z zabiciem ostatniego bossa na płycie. Najwięcej problemów mi stwarzał boss ten niby indiański, którego spotkaliśmy w Cosmo Canyon. I oczywiście ten smog wieczny, operujący wiatrem, którego spotkaliśmy w Wutaj. No i oczywiście Godo, którego nie zdołałem pokonać na tym levelu, ale to przez to, że operowałem tylko jedną postacią. Mhm, nice one. Muszę nowe broni kupić. Ojej. Fraps, nie ścinaj tak. Świetnie, ja właśnie chciałem użyć namiotu. Przy okazji to zrobimy. Tu były przedmioty. Bardzo bym prosił o namiot. O właśnie. Świetnie. I przy okazji zapiszemy grę sobie. Pierwszy slot. I powinniśmy być już niedaleko miasteczka. No właśnie. O tym mówię. No wilki czy coś może bardziej poważniejszego mnie atakuje? Nie, ja tylko jeden wilk tylko. O. Powinien paść od jednej serii właśnie. Teraz udało się mnie trafić. Nic, nie wrządził żadnej szkody. Mhm, nieźle. Kolejne 600 kasiory. I wejdźmy do tej wioski. Tu kupimy nowy sprzęt dla naszych wojaków. Świetnie. O właśnie. Fajnie zrobiona wioska. Owu, super. Od razu może wejdziemy do sklepu pierwszego, gdzie kupimy sprzęcior. Co widzę? Skrzyneczka jakaś? Nie. Nic nie. Ten, jakaś broń. Świetnie. Te, dziadziuś. Dziadku, wstawaj, mamy klientów. Plask. No to zapraszam, proszę.
Dobra, ale pierwszą rzeczą, co chcę zrobić, to posprzedaję rzeczy, przedmioty. Lasolata maga nie, ale na pewno lance sprzedam. Bransolety zostawię. Trójząb, shotgun. Shotgun, znaczy runiczne ostrze, maramusa, runiczne ostrze. Srebrzaka też sprzedam. Amulety i wszystkie te inne rzeczy posprzedaję. Metalowy kij na pewno też sprzedam, bo już mi się nie przyda. Niestety straciliśmy Aeris. Auto 5, tak samo shuriken, rękawice robocze, nie potrzebuję, atomowe nożyce, mitrilowy szpon, samo, fajne nazwy, nie? Świetnie. I teraz możemy sobie kupić. Co dostajemy? Organika. Czy to mi coś daje w ogóle? Całkiem dużo. No, wzrost normalny, ale mamy troszkę mniejsze obrażenia. 8 aż. Mikrolaser. Na pewno to kupimy. Topór. Powróz. Dziwnie się to nazywa. Dobra, kupimy też dla naszego Vincenta. I myślę, że 4 na mioty jeszcze się przydadzą. Duże napoje też. Zawsze parę, 13 dużych napojów, żeby dobić do 30. I wiecie co, kupimy ten miecz. Mimo, że on jest troszkę słabszy od naszego, ale ma te miejsce na materię, a chciałbym troszkę materii właśnie tutaj powsadzać mu jednak za klipunek. Czuga. Ma trochę większy procent ataku, więc... o tym mówiłem. I bardzo chciałbym właśnie może dać jeden enemy skill. Ewentualnie... Throw. Dostaniemy plus 1 do witalności. I Frita mu damy. Tutaj do zręczności dostanie bonus. Death Blow. Śmiertelny cios. To może być przydatne dla niego. Rachmu. Nie chcę Rachmu. Rachmu jest... To jest średni. On jest średni. Zwa Rachmu. Leczenie 2. Coś jeszcze mogę ci dać ciekawego? Manipulate. Chocobo Lure. Nie. Chocomog. Sense. Poznanie. Morf. Nie, morfa też nie będziemy brać. W takim razie jeszcze zmienimy broń właśnie Barretowi. Świetnie. No, na razie nic nie będę dawać ciekawego. Nie, nie materia, tylko ekwipunek, jakbym cię prosił. O właśnie, dla Vincenta ekwipunek. Tak samo, silniejsza broń, świetnie. Ewentualnie tobie też damy enemy skill. Wszyscy będą mieć, wszyscy będziecie mieć enemy skill i będziecie się uczyć przedmiotów, znaczy ataków, wrogów. No, teraz sobie zapiszę. I zobaczmy, czy jeszcze możemy gdzieś kupić się, zaopatrzyć na przykład w... jakieś pancerze nowe, albo coś w tym rodzaju. Byłoby bardzo miło. Czy tutaj się coś dzieje ciekawego? Przepani. Mój synek zranił się zaraz po przeprowadzce. Danie mu snowboardu było błędem. Snowboard. Claude, ty chyba musisz iść na snowboardzie, prawda? Zostaw tego kota. Nic tu nie możemy zrobić. W razie wychodzimy. Bardzo chciałbym znaleźć sklep. Drugi. Może tutaj będzie. Nie, chyba nie jednak. O, ale tu można zejść na dół, fajnie. O, i mamy fant. Świetnie. Zdobyłem Turbo Ether. To się na pewno przyda. Przywraca prawie całą manę. Zobaczmy jeszcze tą część wioski. Może tutaj będzie ten sklep. Widzę tam bar, inn. Ale w ogóle nie widzę żadnego... O, chyba nie ma tutaj takiego sklepu, ale tu widzę dwa fanty. Aż dwa. Zdobyłem napój bohaterstwa. Co to jest? Szczepionka. Co to jest ten napój bohaterstwa? Przedmioty. Napój bohaterstwa. Poprawia umiejętności.
No ciekawe. Mamy zwykły napój, mega eliksir, źródło mocy. Oczywiście damy naszemu głównemu protagoniście. I jeszcze pogadamy z mieszkańcami tego domu. Mój mąż wyruszył stąd 20 lat temu i jeszcze nie wrócił. Powinien był dostrzec przynajmniej, że urwiska Gea zaznaczyłam to miejsce na mapie. Dziwne. Widocznie czeka na kogoś. Pan tego domu jest doświadczonym alpinistą. Podobno zna każdy zakamarek wielkiego lodowca. Jak na żyjących w takim zadupiu, to całkiem nieźle się trzymacie. Niemożliwym jest przebycie północnych rubieży bez mapy. Jeśli jednak chcesz tam iść, to radzę ci wziąć mapę wiszącą na tamtej ścianie. Której ścianie? Mapa wisząca na tamtej ścianie. A, tu jest, widzę. Obejrzyj mapę najpierw. Oczywiście. Nice. Jesteśmy w tym miejscu zaznaczonym. No świetnie. I od razu weźmiemy mapę. I weź mapę. Zdobyłeś mapę lodowca. To nam się przyda, ponieważ będziemy musieli się troszkę po tym lodowcu poszwędać. Świetnie. I od razu jeszcze sprawdzimy bar. Może w barze coś kupimy za to. Ciekawego. Ewentualnie sprawdźmy. Najpierw sklepikarz. Najpierw sklepikarz. Co wy to za roznegliżowanie? Dzień jest wyjątkowo, dziś jest wyjątkowo zimno. Noc tylko kosztuje 200 glini. Zająć pokoje? Nie potrzebuję. Mamy full zdrowie. Mamy bar. O, świetnie. Co z tobą? Jesteś obrzydliwy. Lol, a wam co? Best room. Nie możemy wejść. Tak, może pogadamy z tym gościem. Słyszałem o kobiecie śniegu mieszkającym na wielkim lodowcu, który nienawidzi gorących źródeł. Ale wydaje mi się, że to tylko mit, który ma wystraszyć gości. Nic nie masz do powiedzenia ciekawego jednak. Ani do sprzedania! Chciałbym kupić jakiś sprzęcior jeszcze. W końcu wydałem tylko połowę kasy. Tylko. Dobra. W takim razie stąd się uciekamy. I udajemy się dalej w podróż. Nie idź tam. Tam jest stromy spad. To niebezpieczne. Nie idź. I tak pójdę. Dziękuję za ostrzeżenie. Kurczę, chciałem tylko pomóc. Co się dzieje? Kim są ci ludzie? Wyczuwam kłopoty. Jacy ludzie? Oho! Turkowie, Elena. Mamy ich, szybko. Tak jest. No, pięknie. Chcecie walczyć? Serio? Cloud? Nie pozwolę wam przejść. Czy ty mówisz poważnie, kobieto? O co chodzi? To tajemnica. To nie ma znaczenia, ale mieliście jaja, żeby tak załatwić mojego szefa. Chodzi ci o szefa Senga? To nie my. Sephiroth mu to zrobił. Nie oszukasz mnie, kłamco. Nie kłamie, to Sephiroth. Nie udawaj niewiniątka, nigdy ci nie wybaczę. Kolejna głupia. Rany. Ty masz pecha, Cloud. No kobiet. Samo gadanie niczego nie rozwiąże. Musisz troszkę oberwać. Tylko ty i ja. Nie, sama dam mu rady. Nie uniknie mojego ciosu. Ciosu? Dobrze. Uniknij ciosu, użyj guzików w górę. Ups, chyba nie uniknąłem.